No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michu, z tej strony. Nowy rok, nowy ja. Nie no, nie nowy ja, stary ja, ale lepsza wersja. Nowsza po prostu. Bo trzeba się zmienić, żeby takim, jakim jest, się pozostać. Waldemar Kasta. Dajcie znać, jak tam wasze postanowienia noworoczne. Czy wypełniacie, czy ten, czy lecicie na grubo. Pamiętajcie, że przede wszystkim liczy się dyscyplina i konsekwencja. Motywacja jest ci zupełnie niepotrzebna. Motywacja to jest tylko taka rozpałka, która cię podpala i później bardzo szybko się kończy. A co zrobisz, jak ci braknie tej motywacji? No, nie potrzeba ci żadnego poklepywania po plecach. Jeśli masz cel, to po prostu do niego dążysz i nieważne, czy jesteś zmęczony, czy się nie chce, po prostu lecisz i wszystko inne jest nieważne. Noworoczne przemówienie. To dla rozluźnienia atmosfery. Dajcie, powiedzcie mi, skoro są poziomki, nie? To czemu nie ma pionówek? Tak się ostatnio zastanawiam nad tym z kilku dni i nie mogę do tego dojść. Może wy znacie rozwiązanie. Dajcie znać. A tymczasem my zrobimy sobie airdrop info i już tradycyjnie, nie przeciągając, zapraszam na intro! Zapraszam oczywiście do sprawdzenia linku w opisie. Znajdziecie linki do giełd, których używam. Bybit. Na Bybicie w ogóle, jaka wczoraj była jazda, można było skeszować sobie USDT za nawet 5 złotych. Ale ja złotówek nie potrzebuję, także podziękowałem. Tutaj ten cashback od Nexo też już trzeba zmienić, bo tam już nie ma 6%, ale bardzo możliwe, że jak pojawi się coś nowego, to będę informował. Link do bloga, link do vloga i do kantoru Wymień Bitcoina. Serdecznie zapraszam. W ogóle to nagrywałem to wideo, tylko gdzieś tu łokciem trzepnąłem klawiaturę i skończyłem nagrywać. Także już połowę tego wideo nagrałem i dzisiaj był plan pokazać wam takie klikanie codzienne, no ale już to przeklikałem właśnie połowę. Także tutaj na Trusta, w ogóle to jest strona, gdzie możecie sobie sprawdzić, jeśli działacie pod airdropy, to tutaj macie ZK Synca, Starkneta, Linia, Base, Scroll, Manta, Mantle i poza tym oni tutaj mają taki Trust Score, gdzie codziennie można zrobić sobie check-in, można tutaj zrobić Proof of Humanity i Daily Check-in, tylko trzeba mieć 0,05 Ethereum na Ethereum albo na Starknecie. Można również zapraszać waszych przyjaciół, ja serdecznie zapraszam oczywiście was, można tutaj zweryfikować swoje social media i wydaje mi się, że ten portal może odgrywać jakąś przyszłą rolę, jeśli chodzi o airdropy, których w tym roku będziemy mieć sporo, na przykład od D-maila. Tutaj teraz mogę przyaktorzyć, że jestem zaskoczony ilością maili, na które wczoraj wszystkie odpowiedziałem, ale no już to widziałem po prostu. Tak czy siak, dziękuję, wczoraj wysyłałem życzenia i od D-maila również w tym kwartale powinna być upubliczniona ich tokenomia, gdzie był zaznaczony airdrop. Więc bardzo możliwe, że działania tutaj nam wkrótce odpłacą, a jak nie wiesz, o co chodzi, to zapraszam tutaj na to wideo. I teraz DeFi, czyli D.Fi też tutaj odpalił takie daily questy. Już przeklikałem, to teraz nie. Tutaj macie jeden zawsze do kliknięcia. Tutaj są takie codzienne, ale dzisiaj akurat nie ma nowego. To jest cały czas wczorajszy. Oni chyba po 15 jakoś aktualizują tą listę. Dodatkowo tutaj jest ten special quest, gdzie musicie sobie dodać do Twittera DeFi Army. Trzeba tutaj było zweryfikować waszego Twittera, Telegrama, social profile, dodać do bio na Twitterze i teraz tutaj dodać bio u nich na portalu. Jeśli chodzi o kody, to kody już powinny działać, mam ich trochę więcej, także nie powinno zabraknąć. Jest w ogóle bardzo fajny dashboard, można tutaj sobie przeskanować na przykład NFT-ki albo różne tokeny, można sobie przeskanować nasz portfel, wyłączyć jakieś revoke'i, które mamy tam podejrzane, można wysyłać, swapować tokeny, można poprosić o audyt jakiegoś tokena czy jakiegoś projektu i tutaj macie following oczywiście, ja tam kilka follow dzisiaj oddałem i ten referral dashboard, nie, to nie jest tutaj, o właśnie tutaj, jak wejdziecie w next level, to tutaj macie odznaki, tą się klika codziennie i tutaj są różne odznaki, jest ich w sumie 17, zależnie od tego, ile macie tam followersów, ile macie siana na koncie, czy inwestowaliście w ten ich token,
Generalnie no coś tam wrzuciłem, chyba $150 chyba tak. Ale coś tam później wyszło, jakieś smrotki i wolałem odpuścić temat. Generalnie nie planuję jakoś zarobić na tym tokenie, tylko pewnie będą tu jakieś płatne opcje, więc ten token powinien się przydać. Dobra, lecimy dalej. Sleepless AI, też już tutaj byliśmy. Zawsze trzeba wrzucić ten check-in. Już teraz nie dadzą tych punktów, ale generalnie kosztuje to tyle co gaz. I wcześniej można było tutaj jeszcze na nich głosować, ale teraz się coś zesrało. Mają tutaj przerwę. Jeszcze oni tutaj jakąś aplikację i można było mintować te NFT-ki. Ja próbowałem, ale to było kilka sekund i już ich nie było. Lecimy dalej, ten Stark Rocket. Tu miał być airdrop, ale to tak jak mówiłem, te airdropy z refami to tak różnie to bywa. 50-50 raczej wychodzi. Coś im tutaj się popsuło ze smart kontraktem i na razie wstrzymali. Na Robots Farm też claimowaliśmy, przed chwilą claimowałem. Mam dla was dwie skrzynki, ale poczekam jeszcze na jakieś dwie i wtedy je wyślę. W ogóle nie wiem, czy to jest błąd, bo nie używam w ogóle tych mniejszych części, tych niższych rarity, a używam same te wyższe i tutaj jeszcze mi brakuje trochę tych laserów. No ale generalnie mamy dość dobre miejsce, także im w lepszej gildii jesteście, tym macie większe te szanse. My jesteśmy na 6. miejscu w sezonie 3. Jeśli chodzi o tygodniowy, to mamy 4. miejsce. I dzisiaj akurat ktoś sklejmował już 1300 tokenów, także elegancko. Tokeny wypadają ze skrzynek, ja w tym momencie mam 28 tysięcy. Oj tam, oj. Jeśli chodzi o Manta, to przedłużyli ten okres chyba do 12 stycznia konkretnie, ale z kodami to się na was zawiodłem. Centralnie. Tylko Manuel tutaj coś wpłacił. Żeby w ogóle uzyskać te boksy, te części, to musicie użyć tego bridge'a. Nie możecie używać jakiegoś orbitera albo coś, bo wtedy macie po prostu ETH na sieci Manta. To też wam pokazywałem tutaj w tym wideo. Żeby dostawać te punkty, to musicie je właśnie przebridżować przez ten. Wtedy za wasze Ethereum dostaniecie Stona. Za wasze USDC dostaniecie takie zwrapowane USDM, to się chyba nazywa, i później je można wrzucić sobie tutaj na przykład w Layer Bank, ja już to wrzuciłem, i oni też tutaj mają jakieś punkty lojalnościowe, które bardzo możliwe, że kiedyś nam odpłacą. Tutaj jak wejdziecie sobie rewards, to tutaj wam to właśnie zlicza. Nie zlicza, bo nie jestem połączony. O, widzicie? I tutaj też to można sobie zbierać i bardzo możliwe, że później, jeśli oni dostaną airdrop, to po prostu się z nami podzielą. Dobra, kolejna sprawa. Ten BRC. BRC airdrop kiedyś robiliśmy. Ostatnio ktoś mi w komentarzach o tym przypomniał. Udało mi się odzyskać w ogóle środki ze starego portfela. Przerzuciłem wszystko na nowy. Udało się nawet zarobić chyba tutaj przy wkładzie 100 czy tam $150, chyba $70. Ja to tak delikatnie tutaj wrzucałem, bo jeśli chodzi o statystyki, to tutaj się praktycznie już nic nie dzieje. No. Na początku był hype, a później to wszystko poszło w... W ogóle jeśli macie te tokeny BRC typu Ordinals, albo Sats, albo Rats, to jeśli możecie wyjąć swój wkład, to sugerowałbym to zrobić. Ponieważ tam nie ma praktycznie żadnej użyteczności, wzrosty są dość dobre, a wszystko jest wywołane jedynie hype'em w Chinach. Oni tam to kupują na grubo. Także lepiej zabezpieczać pozycję. W ogóle tutaj tak, Safe bardzo fajnie idzie. ICP się obudziło, HNT również, bo to jest Depin. Injective to wiadomo, Astar się obudził. Hex w miarę stabilnie. Mina dobry wynik, op. No rynek wygląda całkiem fajnie. O, proszę bardzo, jakie duże bąbelki. Tonem jest się na pewno warto zainteresować, ale to tam jeszcze wrócimy. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj się właśnie zatrzymałem ostatnio. Side, to jest... taki DEX na ZK Fair. A co to jest ZK Fair? W ogóle lecimy od dupy stron. ZK Fair to jest taki airdrop, dzięki na który mogliście się zakwalifikować używając różnych L2 albo Polygon EVM, chyba tam był głównym kryterium. Tylko żeby go sklejmować, to trzeba mieć tutaj USDC. Fee płaci się w USDC. Takie USDC możecie wziąć na przykład z Orbitera. Nie wiem, ile tutaj będzie go potrzebne. Ja przerzucę może to wszystko. Na Orbiterze też tutaj są jakieś zadanka, jakieś punkty. To głównie chyba chodzi o bridge'owanie, ale ja się tym nie interesowałem naprawdę. Confirm and send. Zobaczymy, jakie transakcje. Fee Gwei jest w miarę nisko, także powinno być tanio. Tak jest. Ostatnie 3 dni można dużo działać na krypto, bo fee jest naprawdę bardzo niskie. Ale wiadomo, ludzie mają trochę inne priorytety w tym okresie. No, wpadło tutaj trochę punktów. No, za każdy bridge coś tutaj wpada po prostu. A tak konkretnie to się tym nie interesowałem, bo wiem, że oni są spięci z Galaxy.
Dobra, to teraz możemy wrócić tutaj i sobie sklejmować te tokeny ZK Fair. Wpisujemy wiadomo. Claim Fair. Czemu Fair? 79 centów za ga. Teraz chyba poszło, po prostu trzeba czasami dać refresh, jeśli wam coś nie wchodzi. Dobrze jest odświeżyć stronę, wtedy powinno pójść. Tutaj były jakieś fazy na ten gaz, ale ja fazy przespałem. Dobra, wygląda na to, że sklejmowane. Teraz możemy wrócić do tego sideswapa, ponieważ jeśli wejdziemy tutaj na ten ich medium, to możemy zauważyć, że oni będą mieć tutaj również airdrop. To jest DEX na właśnie tej sieci, czyli ZK Fair. Community airdrop 20% ZKF holders. Później mamy contribution airdrop 80%, LP providers, ZKF trading pair 40%. Więc ja mam zamiar nie sprzedawać tego airdropa, tylko wbić tutaj na tą apkę. Sprawdźmy może, ile to jest warte. $16, no to nie jest aż tak dużo. Ale trzeba też posprawdzać inne portfele. Dobra, to zrobimy sobie coś takiego. Może nie będę dawał wszystkiego, Adam. Po prostu 5. Oj, ale tu nie mogę. O, teraz poszło. W drugą stronę to trzeba ustawić. Znowu znikło. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie to trochę tego USDC na fee. Jak tu claiming był 80 centów, to wiadomo. No, dolar 15 centów, także dość sporo. Nie wiem, czy nie za mało sobie zostawiłem w ogóle. Dobra, pending. A, tutaj coś nie poszło. Dobra, poszło. Tylko tutaj niech się pojawi. O, co tu chodzi? Czemu tu tak zamówa? Nie, no nie poszło. Nie udało się. Teraz nam braknie na fee i tyle z tego będzie. Confirm supply. No, confirm supply. Nie, no to dajmy mu refresha. Niech się odświeży trochę. Miska z zimną wodą by mu się przydała. No dajesz, wykręć to w końcu. No i wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak się skończy. Trzeba będzie dosypać później, bo teraz to ja wam to tylko pokazać. Ale czasami tak to bywa. No. Czasami się wideo bez dźwięku nagra, albo w ogóle się nie nagra, a wiadomo, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Tak? Oczywiście, że tak, że lecimy dalej. O, dobra, dodałbym. Brawo. Później na przykład możecie sobie sprzedać część tego, żeby mieć na to USDC, co nie? Nie trzeba tam zawsze dolewać. Dobra, lecimy dalej. Derp Dexa, kto używał? To też już może claimować i to już też nie zostało zbyt wiele dni. Zależnie od tego, gdzie dawaliście płynność w sumie, na których akcjach uczestniczyliście, to tutaj wchodzicie sobie w kampanię, macie airdrop. Pokazywałem wam już tu ostatnio. Tutaj claimujecie. Jo, zostało 5 dni. Później ten derp ląduje tutaj. I też musicie dać sobie redeem. Na zależnie, które ratio chcecie, bo tu jak chcecie czekać krócej, to dostaniecie mniej, a jak chcecie czekać dłużej, to dostaniecie więcej. Oni tutaj później będą mieć jeszcze launchpad, będzie można stworzyć swojego własnego memecoina. I generalnie takiego derpa to można porównać do cake'a, tylko takiego 2.0. Pancake swap, nie? Memiczny. A my lecimy dalej. Layer 3. Na Zeta w ogóle tutaj pojawiły się jakieś dwie nowe misje. To już każdy powinien mieć zrobione. Continue. Auset tak samo. Continue. Ekosystem. 3, 2, 1. No, lecimy. Verify. Jej. Zeta Chain Master. Dobra. 25, to super. Jest ich tutaj dość sporo tych zadań, nie będziemy ich teraz robić, ale zawsze GM-kę można sobie kliknąć. Tutaj nam wpadnie 3, no pięknie, super. 3 dni zostały tutaj na wypełnienie tych questów jeszcze. Mamy Layer 0, mamy Wormhole, tutaj są właśnie te questy od Zeta i jest jeszcze Zora. I na Zora też mamy tutaj dwa NFT-ki. Thank you za 23. To możemy sobie to wyemitować. O, Rabi elegancko reaguje, nawet nie trzeba mu zmieniać sieci. Proszę bardzo. Rabi to jest gościu. Dobra, mamy to. I tu jeszcze mamy taki reveal 2023. Na holografie też tam był ostatnio NFT-ka, ale to wam chyba już go pokazywałem. Ten jest na optymizmie akurat. $7? No nie gadaj ty. Nie, jebać to. Dobra, jak ktoś lubi codzienne klikanie, to jeszcze tutaj mam taki stary NIFT. Tutaj jestem akurat pierwszy raz, jeszcze nie wiem, o co chodzi. Mają oni generalnie dość dobre wsparcie. BNB Chain, Binance Labs, Coinbase, Sparkland, Connecting Seamless World, ok. Tutaj możemy wymintować sobie jakiś citizenship. Tutaj to było. Mint now, please change. Na Binance Smart Chain to jest oczywiście. Za 20 centów BNB, tanioszka. Dobra, congrats. Teraz tutaj wbijamy na Citizen Space. Dostajemy taki pokój. Press V to fly. Aha. I te przyciski. Tutaj widzę, że można dodać sobie fotkę naszych NFT. To możemy dodać. Dobra, dzieje się coś. Możemy iść na pięterko.
Zobaczcie, co tu się dzieje na Pinterest. No wiadomo, sypialnia na Pinterest. Dobra, to by było już chyba na tyle. Wydaje mi się. Przejdźmy tutaj do salonu. Salon jest gitara. No pięknie, pięknie, pięknie. Wychodzimy stąd. Gdzie tu są te daily taski? Tutaj są. To akurat robię bez żadnego przygotowania. Jestem tu pierwszy raz, także też tak dziecko we mgle trochę. Ale tak jak widać, można tutaj coś zbierać. Maintain a online presence for at least 10. O kurde, to tam 10 minut trzeba czekać. Można zaprosić kolegów i koleżanki. Piszemy GMK in any 3D space. Follow at least one user. Tutaj są jeszcze jakieś gry. Ciekawie to wygląda. Lunchbox. Stary Vox AI Bot. No ale to chyba nie dla mnie, mi się wydaje. Swap. Stary Swap też tutaj jest. Widać, że z OKX-em tutaj też coś mają. Może na X1 Testnet takie. Można zdobyć tutaj jakieś odznaki. Do 6 stycznia to jest. Sprawdźmy to. A i tu na Galxę mnie przenosi, to ja nie jestem zainteresowany za bardzo Galxę. Galxę nie było zainteresowanym mną. Żeby mi pomóc, to czemu ja mam pomagać? Tutaj jeszcze zależnie od levelu możemy mintować sobie różne właśnie te DIY. ID. Również mamy grafikę znaną już z tego, z Trustgo. Tutaj to można, aha, okej. Okay. Jeszcze nie kumam za bardzo, o co tutaj chodzi, ale to wy możecie sobie to elegancko rozkminić. GetGrass, nie wiem czy robiliście, tutaj to jest taka wtyczka, aplikacja, która wykorzystuje wasz internet, nie wiem czy mi tu coś konkretnie zjada, bo też to zacząłem używać dopiero wczoraj. Tak jak widać 124 jakieś punkty mi tutaj dało. Dzisiaj już mam 200. Oni chcą tutaj być zdecentralizowaną wyrocznią AI, a na tych zbieranych danych podobno będzie można zarobić. Mają mieć też aplikację mobilną. Do tych ostatnich tematów to tak nie przyjrzałem na stówę, muszę się przyznać. Ale można coś tutaj zbierać. Mam nadzieję, że można będzie coś z tego wyciągnąć. Zaangażowania tutaj nie potrzeba żadnego, bo wtyczka włącza się automatycznie i coś nam tutaj kopa. Passive Income. 80 tysięcy userów. Fajnie, że Polychain Capital ich tutaj wspiera. I aplikacja mobilna. Dobrze, więc w sumie możemy to porównać do takiego Brave'a i właśnie za przeglądanie internetu dostajemy te grass points. Również za link referalny tutaj jest piramida w ogóle na 3 linie. No i te grass points to jest właśnie sposób na wynagrodzenie użytkowników, ale czy to konkretnie później będzie można z tego wyciągnąć jakieś pieniążki, to jeszcze nie wiem, przekonamy się w swoim czasie. Lecimy dalej. Tonfishbot. W ogóle ten Tonfish, nie wiem czy się pakowaliście, ale zrobił dzisiaj dość dobry wynik. Będzie tutaj airdrop, ale to też jest taki airdrop z refem, także nie wiadomo co z tym będzie. No i Notcoin się zresetował w Sylwestra. Tak właśnie wyglądał. Ja mam na ten moment chyba tam 10 milionów. No i klikamy, no generalnie fajna zabawa, ale to też wszystko pod dużym znakiem zapytania. I udało mi się uzbierać w końcu tokeny Floix, także wbiję tutaj na staking. Wrzucam w sumie wszystko. 1 251 000. Daję approve'a. Wrzucam to na pełny okres, czyli na 180 dni. W tym kwartale powinni uruchomić market NFT, więc również osoby, które wrzuciły więcej niż $500, dostaną NFT-ki. Tych NFT-ków jest tylko 500, także będą dawać jakieś dodatkowe utility. Już niedługo odświeżona szata graficzna, tak samo. Tutaj w ogóle trzeba zmienić logo, panowie. Dobra. Stake wskoczył. Tutaj mamy odliczanie, kiedy będzie dostępny do sklejmowania i super. Dobra, tu jako ciekawostkę, bez żadnego naganiania, próbuję jeszcze dokupić sobie tego Eclipse'a, bo wydaje mi się, że mam mało, ale Neutron, znaczy Astroport, ostatnio coś nie działa, coś tu nie trybi. I tu jeszcze mam coś takiego, Devolve AI. W ogóle to projekt jest dostępny na Maticu, czyli na Polygonie. O, market cap już 2 miliony, kurde, no nie zapakuje się tu, nie chcę w ogóle, wszyscy to kupują. Żadnej sprzedaży praktycznie nie ma. No tutaj trochę było, miałem to łapać już wczoraj, market cap 1,5 miliona. Przespałem się, a tu ale to nie jest porada inwestycyjna, pokazuje jako ciekawostkę. Więc dobrze, drodzy Państwo, to już by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Soczystych i tłustych airdropów. Siemanko, pozdrówki. Jop.